Siemano, moi mili, z tej strony Mraz, witam was w kolejnym projekcie na moim kanale, a mianowicie dodatku do Call of Duty United Offensive. Moim zdaniem najlepszym dodatku spośród w ogóle do gier, jakie wychodziły. Dlaczego? No, gra daje troszeczkę fabuły, żeby było można jeszcze pograć ten tytuł. No i cóż, szkoda tylko, że już twórcy nie wypuszczają dodatków w wersjach pudełkowych tak często jak kiedyś. No i to jest niestety błąd. Ja lubię na półeczce mieć wszystkie gry w wersjach pudełkowych. Tak więc cóż, moi mili, myślę, że możemy sobie zaczynać rozgrywkę na regularnym poziomie trudności. Na razie przyjrzymy się kampanii amerykańskiej. Nie wiem, ile mam misji, bo już ludziska nie pamiętam, ale bitwy są epickie. Okej, okay, mamy bitwę o Belgię. Las Baston. No, jak ludziska chcecie się przyjrzeć bardziej tej bitwie, ja was zapraszam do obejrzenia jednego z odcinków Company of Heroes, czyli Kompanii Braci. Moim zdaniem jednym z najlepszych seriali o II wojnie światowej. Okej. Okay. Oj! Robi się wesoło. O, wow. Dużo nie ma nawet amunicji. Dobra. No super, tanki nadjechały. Dobra, wycofujemy się. No, z takim życiem to ja sobie daleko nie pocisnę. No idę, już idę. O, super. Wiecie co, weźmy sobie apteczki. I do samochodu. No, niestety. O, nie ma jak karabin Browning. Okej. Tu się widzę wesoło, coraz bardziej robi. Naprawdę, ludziska, jedna z lepszych opowiedzianych historii właśnie w Call of Duty. Leżeć. Mam, ludziska, wrażenie, że twórcy dodali troszeczkę życia Niemcom. O, pięknie. Tym pomogę. Niech się zatrzymią troszkę. Już. Rozwalimy to. O, fucking shit! Cofaj. Świetnie. Czekaj, ile Browning ma w ogóle właściwie amunicji. No, a tym troszeczkę zrobimy. Okej, ci jacy zdziwieni. Okej, zatrzymane. O, ten oberwał. Niedobrze. Już idziemy do chłopaków. No, wyciągaj nas stąd, bo to się robi troszeczkę gorąco. Okej, te czołgi troszeczkę mnie peszą. Jeszcze nie ładują do nas. Okej, ale chyba jesteśmy już na miejscu. Okej. Trzymaj się. Zaraz dojedziemy. O, ale wjazd. Okej, gra zapisana. No, trochę ammo w końcu. Dobra, już idę.
Okej, jednak można biegać. Karabinek. Okej, szybciej, 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 Anderson. No, ten oberwał. Grubo się robi. Okej, mamy teraz się tutaj utrzymać na tych pozycji, z tego co ja pamiętam. Okej. Ładujemy jak leci. No, come on. Pięknie. No, come on. Dobra, łepek. Gorąco. Okej, nie da ci mi się dostać do naszej pozycji. Co? Już. Okej, tu jest snajperka. Chyba sobie ją drapnę potem. O, pięknie. Coś pięknego. Nie ma jak Brawling. Okej, chyba zasłony dymną sobie robią. No. Dobra, reloading. Come on! Dać im popalić! Piekło na ziemi. No, pięknie. Dobra, szybciutko reloading jeszcze. Teraz się mogę wystrzelać przynajmniej. No, come on. Wiecie co, ludziska? Wydaje mi się, że jest ciut za cicho. Myślę, że mogę troszeczkę podgłośnić, bo jak nagrywałem, to się trochę wydawało mi za głośno. O! To jest o wiele, wiele lepiej. Jeszcze gdzieś są? No, pięknie. Nie dojdziesz do linii. No co za gnojec? No, dobra, zmieniam pozycję. Okej, może sobie podtrzymam trochę tą broń. No, come on. Aha, MG42 mam rozwalić. No, come on. Pięknie. Aha, rzucił smoka. Więc okej. Grubo. Naprawdę grubo. Okej, widzimy Geranda. Dobra. To idziemy, chodź. Okej, żebym tylko nie oberwał teraz. Okej, tam są Niemcy? O, dwóch się przetarło.
mieli szczęście. Pięknie. Okej, że granat nie ma innego przeładowania. Fuck. Do mnie ładują. Dobra. Robi się trochę gorąco. Bazukę. Dobra, także za szybko nie podjechali do nas. Tak, tego potrzebowaliśmy. No, no, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Dobra, na skopie. Dobra, reloading, reloading. Szybciutko. Dobra, raz dostał. Dobra, z grubej rury widzę, że cisną. Okej. Co teraz? Tam mam iść? Jeszcze? No bez jaj. No, reloading. Ładuj to, tą rurę. Słuchajcie, że poszło bokiem. No, ostatni strzał. Pięknie. Dobra. Odstrzał kaczek. Szermany, pięknie. I teraz mogą odetnąć z ulgą. A ten jak się tam ustał? Okej. Teraz się te drugie zaczynają wycofywać. Pięknie. Jaka radocha. Nie dziwię się. Wybawienie przyjechało. No, ślicznie. No nic, ludziska, tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba, bo naprawdę bitwy są episko tutaj zrobione w tej części gry. No i cóż, komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!